Powszechnie wiadomo, że nie każdy facet z widłami to Posejdon i nie każdy, kto nazywa się zając, od razu musi wysoko skakać. No ale jak ktoś jest w stanie zrobić przeskok z drugiej ligi do plus ligi, to z tym skakaniem na pewno wszystko jest w porządku. A to skakanie na jego pozycji też się przydać musi, no bo to środkowy, szanowni państwo. O jego atutach za chwilę się dowiecie, sam o nich opowie, a ja tylko dodam. Maciej Zając, nowym środkowym Luk Lublin. Maciek, mam wrażenie, że spotykamy się w takim, powiedziałbym, wyjątkowo dobrym, a z perspektywy kariery sportowca, być może najlepszym roku, od kiedy jesteś sportowcem. Zgodzisz się? Zgodzę się. No to pochwal się, dlaczego tak ochoczo się zgadzasz z tą tezą? Dostałem propozycję grania w najwyższej lidze polskiej. Dostałem się do młodzieżowej reprezentacji. Myślę, że to bardzo dobry okres w mojej karierze. No właśnie. Nie ma w tym, broń Boże, cienia niechęci, ale taka przekora na pewno. No nieczęsto się zdarza, żeby z drugiej ligi przeskoczyć do plus ligi. Jak tam poziom sodówki? Jeszcze nie dobiła. Nie odbiła mi sodówka, także podchodzę do tego bardzo spokojnie. Z pokorą. Czyli innymi słowy, masz świadomość tego, że dotychczasowe kroki, które stawiałeś, doprowadziły cię do miejsca, w którym odpowiedź na zapytanie z Plus League jest dobrą odpowiedzią? Myślę, że tak. No dobrze. A czym motywujesz tę pewność siebie? Dlaczego uważasz, że jesteś gotowy na Plus League? Czy jestem gotowy? Ciężko powiedzieć. Myślę, że tak. Że znam swoje mocne strony i słabe, wiem co mam do poprawy, a myślę, że w takim sztabie jest to możliwe i w takim zespole jak Lublin. Obecność na kadrze młodzieżowej, to już jest wiadomo, bardzo profesjonalny poziom i treningów, i zaangażowania, i tak dalej. Myślisz, że to też w jakimś stopniu przygotowuje cię na plus ligę? Czy to raczej bardziej czerpanie z tego, co ty potrafisz na rzecz kadry? Myślę, że mnie to bardziej przygotowuje, bo jest tu wielu chłopaków, którzy w tym sezonie już byli w plus lidze i w pierwszej lidze. I to nie od nich tak naprawdę wiele rzeczy. Mogę podłapać jak się zachowania boiskowe, jak nawet te ćwiczenia i czerpię z tego jak najwięcej. Okej. Okay. A więc co, moje źródła w waszej kadrze mówią, że oczywiście są chłopaki z plus ligi i są z pierwszej ligi, a Maciek Zając wchodzi z buta i robi swoje, w ogóle zero respektu, ale szacunek jak najbardziej. To prawda? Nie mi to określać. Nie mi to oceniać. No dobra, no ale jak ty się czujesz w rywalizacji o pozycję, o plac z nieco bardziej doświadczonymi kolegami, doświadczonymi poprzez grę w wyższych ligach? Bardzo dobrze. Jest to dla mnie nowe doświadczenie. Wiemy na pewno też, że w plus lidze słabych siatkarzy nie ma, dlatego między innymi jest to twoje miejsce. W drużynie będzie kilku kozaków. Już tam sprawdzasz, na jakiej wysokości rękę ustawić, żeby przy zmianie z Talesem Hossem piątkę zbić? Tak. Znaczy, aż tak bardzo. Na razie się tym nie przejmuję. Na razie się zajmuję okresem. Co jest teraz, czyli zgrupowania, reprezentacja. A powiedz co mi, będzie potem to. Mhm. A jakie są twoje cele, jeżeli chodzi o to zgrupowanie? Co chciałbyś tam osiągnąć? Co? Chciałbym pojechać na Mistrzostwa Świata. No i dobra, i jak oceniasz swoje szanse? Jak daleko jesteś od tego? Bardzo duża rywalizacja na pozycji, więc będą decydować szczegóły. Poziom rywalizacji w reprezentacji młodzieżowej cię zaskoczył? Nie, nie zaskoczył mnie. Spodziewałeś się, że każdy na noże będzie walczył o swoje, tak? Zgadza się. A powiedz, jak to jest nie mieć wakacji, skoro jest się na zgrupowaniu kadry? Bo pewnie to też nieczęsto się zdarzało. Dla mnie wakacje to był odpoczynek od siatkówki, a tutaj jak jest okazja do trenowania, przygotowania się do przyszłego sezonu, no to
dlaczego by nie korzystać? Czyli rozumiem, że to w ten sposób traktujemy. Jako przygotowanie na Plus Ligę. Tak, zgadza się. Dobra, a powiedz proszę, bo na pewno no, to nie jest tak, że jesteś w reprezentacji, a siatkówką interesujesz się od roku. Jak zareagowałeś na informację, że klub z twojego miasta, z Lublina, bo jesteś przecież z Lublina, zagra w Plus Lidze? Spodziewałeś się tego kiedykolwiek, kiedy zaczynałeś siatkówkę? Jak zaczynałem, nie, a jak zobaczyłem, jak sobie radzę w pierwszej lidze, to uznałem, okej, okay, będzie klub w Plus Lidze w Lublinie, fajnie, że się rozwija siatkówka na Lubelszczyźnie. Będzie może kiedyś do czego wrócić. A, i co, jak już był ten awans, to tylko pewnie nerwowo patrzyłeś na telefon. Dzwonią już po mnie, czy nie dzwonią? Czy nie było tak? Nie. Aż tak nie było. Mam wrażenie, że ze sporą pokorą podchodzisz do tego, co możesz zwojować na kadrze, a także w Plus Lidze. Jest coś, co wyobrażasz sobie jako swój cel na pierwszy sezon w Plus Lidze? No wiadomo, no jak najwięcej statuetek MVP, czego ci życzę, zdrowia też ci życzę. Ale po tym sezonie co chciałbyś sobie powiedzieć i za co chciałbyś być sobie wdzięczny? Masz coś takiego już? Czy faktycznie jeszcze o tym nie myślisz? Nie myślę jeszcze o tym. Nie myślę, bo tak naprawdę nie wiem, jaka będzie sytuacja w sezonie, jak to będzie dokładnie wyglądać. Jeszcze chwilę czasu do tego jest. Na razie sobie nie krzątam tym głowy. No dobrze, ale nie wierzę, że młody chłopak, który robi taki przeskok, tam się nie budzi uśmiechnięty w nocy i wow, będę grał w Plus Lidze za kilkanaście tygodni. Na razie mam reprezentację. To na razie na tym się skupiam bardzo mocno. Okej. Okay. Reprezentację, którą współprowadzi, tak możemy powiedzieć, trener Maciek Kołodziejczyk, a więc członek sztabu Luk Lublin. Miałeś okazję z nim porozmawiać, podpytać troszeczkę o to, jak klub funkcjonuje od wewnątrz? Delikatnie tam drobne szczegóły. To uspokoiło cię to, czy raczej zaniepokoiło? Jak to było z tymi szczegółami? Uspokoiło mnie bardzo. No, zdradzisz, co, czego się dowiedziałeś, co cię tak uspokoiło? Że na przykład będziemy trenować tylko i wyłącznie na jednej ali, na Globusie. Jesteś w stanie już troszeczkę więcej powiedzieć, może nie to powiedzieć, ale opowiedzieć nam troszeczkę o swoich marzeniach, jakie masz dotyczących roli w klubie, bo wiadomo, młody przy bardzo doświadczonych to być może przede wszystkim do treningów. Chyba, że spodziewasz się czegoś innego. Może masz takie atuty jak, nie wiem, zagrywka, którą jesteś w stanie zaskakiwać, albo wejście na podwyższenie bloku. Widzisz siebie w takich rolach? No podwyższenie bloku może nie, ale myślę, że wejść na zagrywkę zawsze będę gotowy. No dobra, bo wiadomo, że tak ciężko trochę śledzić dokładnie drugą ligę. Jak wygląda u ciebie zagrywka? To jest flot, to jest dostarczanie taktyczne piłki, czy może walisz ile fabryka dała, 130 na godzinę ręce urywa? Jak to u ciebie? Ile fabryka dała? Czyli można powiedzieć, że skoro ty masz taką zagrywkę, to kolejny zawodnik, który dołączy, czyli Kędzior, raczej przyjedzie z kontuzjowanymi przedramionami. Z połamanymi. No dobrze, słuchaj, sporo jeszcze na pewno tematów jest do poruszenia i na pewno bardzo dużo ich poruszymy, ale kiedy będziesz wiedział więcej na temat tego, jak się czujesz w klubie, innymi słowy, kiedy do Lublina, do klubu dołączysz. Bardzo ci dziękuję za twój czas i mam nadzieję, że w zdrowiu się będziesz miał, żebyś w zdrowiu do nas dołączył tak szybko, jak to możliwe, ale nie wcześniej niż przed Mistrzostwami Świata i kwalifikacjami Mistrzostw Europy, bo chyba to też przed wami, prawda? Zgadza się. Zaraz po mistrzostwach.